Cześć, siema, elo, z tej strony Mastersów. I tak, wyjaśnimy tu z Andrzejem Z, moim wiernym montażystą, całą pieprzoną historię Outlast Trials. Na start muszę powiedzieć, że materiał ten będzie się nieco różnił w kwestii opowiadania historii od poprzedniego filmu omawiającego jedynkę, dwójkę i komiks, ponieważ tutaj informacje są zawarte przede wszystkim w dokumentach, które można znaleźć na przestrzeni gry. Bez tego serio, ani rusz. Gra więcej opowiada w tekstach, aniżeli w gameplayu, także miejcie to na uwadze. Nie martwcie się jednak, lore Outlast Trials jest bardzo ciekawe i co dla tej serii sygnaturowe, ocieka cierpieniem, męką, depresją, bólem psychicznym, fizycznym i oczywiście nawiązuje do realnych wydarzeń z tamtego okresu dziejów. Także nie przedłużając, zapinamy pasy po raz wtóry, moje drogie pojeby, i zanurzamy się do morderczego świata Outlasta. Jak to bywa w tej serii, historia rozpoczyna się na długo przed wydarzeniami z gry, konkretniej w 1949, gdzie to 30 kwietnia niejaki Bradley Avellanos wysyła propozycję do zarządu Murkoffu, znanego wówczas bardziej pod nazwą Murkoff Pharmaceuticals, nawiązania współpracy z CIA. Zadaniem korporacji byłoby oczyszczenie heroiny, którą później CIA rozprowadzałoby za pośrednictwem agenta P. Halliwella po rebeliantach bojówki Chiang Kai-shek, działającej na terenie Tajlandii i ówczesnej Burmy, czyli dzisiejszej Mianmy. Dodatkowo Stany chcą rozszerzyć działalność o Europę Wschodnią, by tam oczywiście po kryjomu również zaopatrywać w narkotyk antykomunistyczne podziemie ugrupowania. Bradley podkreśla, że taki biznes z amerykańską agencją spotkałby się z dużymi korzyściami finansowymi dla Murkoffu, ponieważ korporacja łatwo i tanio może ową heroinę czyścić. Ponadto współpraca ze świeżo założoną rządową agencją, taką jak CIA, dałaby nieograniczony potencjał w postaci protekcji państwa, ulg podatkowych i niekończących się nowych zleceń. Pan Avellanos wspomina także, że rozmawiał już nieoficjalnie w sprawie współpracy z pełnomocnikiem CIA, Jamesonem Lawlerem, od którego będzie zależeć, czy umowa zostanie podpisana. Na koniec pracownik Murkoffu prosi radę CEOs, by poważnie się nad tą akcją zastanowili, po czym kończy list. Jak możemy się domyślać, współpraca zostaje nawiązana, ale zanim przejdziemy dalej, kilka ciekawostek. Po pierwsze, Paul Halliwell, wymieniony w liście, to postać prawdziwa. Rzeczywiście był taki agent CIA i rzeczywiście zajmował się przemytem do Tajlandii i Burmy. Tyle, że raczej nie przemycał heroiny, tylko bardziej broń palną. No a po drugie, zaznaczę tylko, że współpraca ta między Murkoffem a CIA została nawiązana bardzo wcześnie w żywocie agencji, bo CIA zostało założone w 1947, także działali zaledwie od 2 lat z perspektywy tego dokumentu. No ale wracając, wkraczamy w dokumentację z 1953 roku, całe 6 lat później, gdzie to wcześniej wspomniany Lawler 12 stycznia przeprowadza przesłuchanie Hendrika Jolieta Istermana, wówczas postrzeganego jeszcze jako cywila, a był wtedy najprawdopodobniej doktorem z dziedziny psychologii i lub socjologii. I teraz tak. Ja Państwu cały ten wywiad po prostu przetłumaczę, bo on jest rozbity na 3 dokumenty, a później wyciągniemy wspólnie z tego wnioski. Byłeś obecny na przemowie pana Dulesa w Princeton. To jest pytanie? Zaprzeczasz, że tam byłeś? Nie. Po prostu nie mogę zrozumieć, w jakim tonie mówisz, bo mówisz tak, jakbyś już o tym wiedział. Słuchaj, chodzi mi o to, że pojęcie pranie mózgu zbyt głęboko zaszczepiło się już w ludzkich umysłach. W lipcu poprzedniego roku trąbiono o tym na pierwszych stronach gazet w każdym mieście w Stanach. 21 amerykańskich więźniów wojennych odmówiło powrotu do ojczyzny. Woleli zadomowić się w komunistycznych Chinach. Czytałem gazety. I to jest pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Dlaczego na miłość boską ktoś z nieprzymuszonej woli chciałby zostać komunistą? Mówisz o reformie myśli. Mówię o praniu mózgu. Czytałeś moją pracę. Musisz mi wybaczyć, ale wychodziłem tam ze ścisłych założeń bazowanych na niemieckiej psychice pochodzącej jeszcze z 1933. Ten komunistyczny materiał to coś zupełnie... Nie. To są dokładnie te założenia, z których oni wychodzą. Podstawowa prawda, pojęcie wiary, są
identyczne w komunizmie, jak i w narodowym socjalizmie. Mówiłeś o tym, o tej subtelnej groźbie, o tym wyższym ruchu. Polityczna prawda opiera się na kulturze, na płci, na reklamie, muzyce, konsumpcji, używkach. Wszystko może mieć przekaz. Dokładnie. Twój brat popełnił samobójstwo. Zabił się w Korei. Był porucznikiem, dobrze mówię? Cały czas to robisz. Mówisz tak, jakbyś zadawał pytania, ale to wcale nie są pytania. Nie powiedziałem niczego, co nie byłoby prawdą. Nie wiemy, co tam się stało. Mój brat zginął w osamotnieniu. Kryminalni spartaczyli sprawę. Czyli nie wierzysz, że popełnił samobójstwo? Na wojnie dzieje się wiele dziwnych rzeczy. To prawda, nie sposób zaprzeczyć. Dobra, o czym tak naprawdę teraz mówimy? Proponuję, byś za nas pracował. Dzięki temu będziesz miał okazję sprawdzić, co tak naprawdę wydarzyło się w Korei. Przetrzymujemy obiekty testowe KPA w Hongkongu. Potrzebujemy kogoś, kto zna się na temacie. I na tym przesłuchanie się kończy. W ten sposób Easterman zaczyna pracować dla CIA przy dodatkowej motywacji rozwikłania zagadkowej śmierci swojego brata. Warto tu też zauważyć, że gdy Hendrik odwołuje się do swoich prac, zaznacza, że pisał je w 1933 w Niemczech. No i nie wiem, mi tu już więcej chyba nie trzeba mówić, chłop pewnie nazywał się Heinrich Ostman czy coś takiego i wcale nie był żadnym cywilem, tylko członkiem programu Paperclip, ale to jest tylko mój domysł i wcale tak nie musi być, więc tak tylko wnioskuję. Dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego materiału z historii Outlast, już tłumaczę i objaśniam. Amerykański projekt Paperclip polegał na zabezpieczeniu najbardziej prominentnych naukowców III Rzeszy zaraz po zakończeniu II wojny światowej i przetransportowaniu ich do Stanów Zjednoczonych, gdzie od tamtej pory w ramach swoistego programu ochrony nazistów pracowali dla różnorakich agencji, ewentualnie, tak jak tutaj Easterman, żyli sobie w pewnego rodzaju uśpieniu pod obserwacją. I tak. Ten projekt Paperclip istniał naprawdę. Outlast niczego nie wymyślił. Wracając. 9 lutego 1953 roku Easterman pisze list do swojej żony Irene już z Hongkongu, co oznacza, że przystał na warunki Lawlera. W liście opisuje głównie, jak żyje się w tym zatłoczonym chińskim mieście, ale nadmienia też, że przesłuchał już 4 weteranów wojny koreańskiej i pewnego luteriańskiego pastora w ramach śledztwa nad samobójstwem brata. Hendrik dodaje, że jest pewien, że dowiedzie, iż brat w rzeczywistości się nie zabił, po czym kończy list, zaznaczając, by Irene go spaliła. Następnym chronologicznie dokumentem jest ten o nazwie Łupy Wojenne, Spoils of War, czyli zapiski z osobistego pamiętnika Eastermana. Pierwszy wpis pochodzi z 20 stycznia 1954 roku, gdy Hendrik czeka na lot z Niemiec do Chin. Na początku opisuje, jak Niemcy wciąż nie podniosły się jeszcze po II wojnie światowej i że prawdopodobnie zajmie mu kilka dni, zanim znajdzie lot z powrotem do Hongkongu. Po tym schodzi na tor wspomnianych wcześniej łupów wojennych. Jak opisuje, we wcześniejszych wojnach były to skarby i ziemia, lecz po tym konflikcie głównym łupem jest wartość kulturowa. Później dodaje, że świat mógłby się jeszcze wiele nauczyć od narodowego socjalizmu, zwłaszcza infrastruktury, propagandy czy przywództwa. Następnie, lekko już podpity, Easterman pisze: prawdziwe łupy tej wojny zostały zebrane z Orientu, z Hiroshimy, w postaci korzystania z broni, która oznacza natychmiastową globalną śmierć, która wyśle nas w bezsensowne nieistnienie, zagładę. Nikt nie zostanie nawet zapamiętany, bo nie będzie komu pamiętać. Wszystko jest możliwe, wszystko jest dozwolone. No i tutaj koniec cytatu. Cóż, tyleż mocne przemyślenia, co prawdziwe, moi drodzy. Myślę, że nie muszę się tu nawet do niczego odnosić. Easterman po prostu zauważa problem potęgi broni atomowej w rękach istot tak nieodpowiedzialnych jak ludzie. Alright, 4 dni później, 24 stycznia, mamy kolejny wpis w dzienniku, tym razem już z Hongkongu, do którego udało mu się szczęśliwie zawitać. CIA chce, by Easterman dokładnie przeanalizował technikę kontroli umysłu, zwaną Xinao, co znaczy tyle co pranie mózgu, i w związku z tym został przeniesiony do posterunku obserwacyjnego w Chenwan, gdzie ma do przesłuchania dziesiątki kolejnych weteranów wojny w Korei, którzy zostali poddani tejże technice.
Doktor jednak nie pokłada tak dużej nadziei w Xinao. Jak pisze, ludzie poddani takiej kontroli wychodzą z niej będąc w stanie katatonicznym, zachowując się, jak cytuję, dzieci ze zniszczonymi umysłami. Większą nadzieję pokłada za to w Shu Xiang Kai Cao, czyli program reformy ideologicznej. Dobrze, zmieniamy teraz troszeczkę vibe, ruszając do korespondencji między Avellanosem a Lawlerem z 6 lutego i dochodzi tu do bardzo ciekawej sytuacji, ponieważ w nieoficjalny sposób, ale jednak, Murkow grozi CIA. Bradley w liście do Jamesona pisze, że dowiedział się, iż agencja rozważa nowego partnera biznesowego z zakresu farmaceutyki i wpływów psychologicznych, a do tej pory była to broszka Murkowu. W związku z powyższym Avellanos wzywa Lawlera do natychmiastowego zaprzestania rozmów z konkurencyjną firmą. W przeciwnym razie, cytuję, jak to mawiają w gangsterskich filmach, nie macie na nas nic, czego my byśmy nie mieli na was. Wprost dając do zrozumienia, że korporacja nie zawaha się wylać wszelkich brudów na CIA do opinii publicznej. To pokazuje, że już wtedy Murkow czuł się bardzo pewnie i był hegemonem wśród szemranych firm, skoro miał czelność twardo postawić się najpotężniejszej agencji wywiadowczej świata. A wracając, możemy się domyślać, że CIA odpuściło i wróciło do oryginalnej współpracy. I teraz powrót do pamiętnika Eastermana. Wpis z dziennika pochodzi z 11 lutego 1954 roku, gdzie Hendrik zaczyna od nowiny, że złamał szeregowego Raimusa. Jak mówi, podawał mu na początku benzedrynę, czyli mówiąc prościej rodzaj amfetaminy, by wprowadzić go w stan porozumiewawczy, bowiem Raimus musiał być jednym z tych zniszczonych poprzez Xinao weteranów. Mimo to jednak jego zeznania były papką sprzecznych ze sobą informacji. Gdy Eastermann wspomina przy przesłuchaniu szeregowego o jego wcześniejszych porywaczach, ten zaczyna zawsze wariować, mówiąc, że widzi jakiegoś doktora Skinnera, czyli powiedzmy doktora chudego. Po zwiększeniu dawki benzedryny Raimus wchodzi w pełni w stan porozumiewawczy, jednak tylko na moment i za chwilę wraca do stanu katatonicznej grozy, będąc prześladowanym dalej przez Skinnera. Z takowego stanu też nie udaje się już go ocucić. Następnie ruszamy do 19 kwietnia, cały czas 54, do korespondencji między Eastermanem a Oliwierem Barańczykiem, który jest asystentem dyrektora od medycyny behawioralnej w bardzo dobrze znanej nam placówce Murkowu, Montmassive. W liście do Hendrika Barańczyk wręcz nakazuje mu transfer do Los Alamos, gdzie pracowałby dla Murkowu w podobnym charakterze co w Hongkongu. Dalej badając temat kontroli umysłu, a wszystko jest już dogadane z Lawlerem, który osobiście polecił mu Eastermana. W chwili, gdyby tamten się nie zgodził na taką współpracę, Olivier elokwentnie daje znać, że będzie równało się to ze śmiercią, jako że informacje, które Hendrik posiadł, są już zbyt istotne dla rządu, jak i korporacji. Można z tego wywnioskować, że Eastermann zakończył już research w Hongkongu i CIA dłużej go tam nie potrzebuje, dlatego przenosi go do Murkowu, który wkrótce ma rozpocząć pracę nad programem bardzo podobnym do MK-Ultra. Nie wiemy, czy ostatecznie Hendrik dowiódł, że jego brat nie popełnił samobójstwa. Pewnie jeszcze nie zdążył tego dowieść, jak już musiał zmieniać miejsce pracy na Los Alamos. W przeciwnym razie CIA albo Murkow by go... no wiecie, kaput. Także Eastermann zajeżdża do tego Alamos 30 kwietnia, gdzie napomina w dzienniku, iż Nowy Meksyk jest tyleż suchy i cichy, co Hongkong był mokry i zatłoczony. Dodaje, że zapoznał się już z pracami doktora Wernicke. Tak jest, tego doktora Wernicke z Outlasta 1, który na tym etapie pracował w placówce Los Alamos w ramach wcześniej wspomnianego programu Paperclip jako były nazistowski naukowiec. Hendrik opisuje go jako człowieka zżeranego winą bycia byłym członkiem III Rzeszy. Dodatkowo obłąkanego, odklejonego od rzeczywistości, który w swych tekstach odnosi się do duchów i innych wyimaginowanych istot z baśni. Pamiętacie, było o tym w pierwszym Outlaście, nie? Wernicke pisał w dokumentach o zjawach, głównie oczywiście o Wallriderze. Jak kto nie pamięta, odsyłam do mojego poprzedniego materiału o historii Outlastów. Tak czy inaczej, Eastermanowi nie spodobał się ten cały Rudolf. Okej, następny dokument jest z 1 maja i przedstawia kolejny wpis Eastermana do swojego pamiętnika. Autor opisuje tam pewne zagadnienie z książki, którą znalazł w księgarni w Santa Fe, a którą już kiedyś za młodu czytał.
Powieść jest o niewolącym czarnych ludzi fetyszyście, który jest jednocześnie przerażony i podniecony poprzez ich atawistyczny sposób uwielbienia. Cokolwiek ma to kurwa znaczyć. Tak wiem, niesamowita historia. Jednak Hendrik zwraca głównie uwagę na rozpoczynającą książkę frazę. Cytuję. Wydaje mi się, że najbardziej łaskawą rzeczą na świecie jest niemożność ludzkiego umysłu do pojęcia całego ogromu wszechświata. Żyjemy na spokojnej wyspie ignorancji pośród czarnych wód nieskończoności i nie dane nam nigdy było zawędrować w te wody daleko. Wszystkie nauki, każda pnąca się w swoim kierunku, niezbyt nas dotychczas zraniły. Ale pewnego dnia, gdy poukładamy już w całość zdysocjowaną wiedzę, otworzy nam ona okno na tak przerażające plany rzeczywistości i na nasze straszne w nich położenie, że albo wszyscy postradamy zmysły, albo uciekniemy przed tym światłem wiedzy w nową, spokojną i bezpieczną erę mroku. Koniec cytatu. No i moi drodzy państwo, muszę tu zaznaczyć, że ten cytat, ten tekst, to pochodzi z końcówki realnej książki H.P. Lovecrafta, Call of Cthulhu. Takie odniesienie tutaj dali i bardzo się z tego powodu cieszę. Ja kosmiczny horror bardzo, bardzo lubię. I jak dobrze pójdzie, to kiedyś wam zrobię historię Bloodborne'a. Ta gra to jest totalny kozak właśnie w takich klimatach. To będzie coś. Ale dobrze, jak ten tekst ma się do samego Outlasta? No ma, bo zwłaszcza w takiej jedynce Murkow para się technologią, której do końca nie rozumie. Wiecie, z tym Wallriderem, z tymi nanobotami, stamtąd jest już o krok do okultyzmu, magii, która wcale nie musi być magią, ale po prostu technologią, której nasze umysły nie są w stanie pojąć. No, ogółem taka anegdota, prawda? I teraz pewnie większość z was już zasypia, bo na ekranie nic się nie dzieje, tylko cały czas jakieś teksty przelatują po angielsku. Ale proszę się nie bać, ponieważ w swoim nieskończonym geniuszu pojąłem, że żeby przytrzymać na dłużej społeczeństwo wychowane na TikToku, muszę wam co jakiś czas wstrzykiwać zastrzyki dopaminy. Także tutaj proszę bardzo, pierwszy raz tam się. Kolejny wpis do dziennika jest z 4 maja i wraca do postaci doktora Wernicke. Istermanowi polecono, by nie rozmawiał z nim na tematy polityczne, jako że podobno dokonał wielu potwornych rzeczy za swojej kadencji w nazistowskich Niemczech, ale przez wzgląd na jego wiedzę naukową, grzechy te zostają mu przez CIA odpuszczone. Isterman następnie pisze o tym, jak Barańczyk próbuje przekonać ich, by połączyli swe prace. Pracę jego i Wernicke, z czego praca Wernicke opiewała o fale mikrofalowe i samonaprowadzające stymulanty wizualne. Odnośnie stymulantów nie mam pojęcia czym są, ale z tymi falami mikrofalowymi to od razu przychodzi mi na myśl Outlast 2, nie? Tak czy inaczej, Isterman próbuje wywiedzieć się od Wernicke, na czym konkretnie polegały jego eksperymenty, ale ten zawsze schodził z toru rozmowy do niemieckiego folkloru, a raz nawet zaczął gadać o tym, jak to podobno wszystkie związki heteroseksualne są skazane na porażkę. Tutaj przypominam, że Wernicke był gejem, dlatego pewnie w ogóle taki temat się poruszy. I końcowy akapit tego wpisu jest wyjątkowo dziwny, bo Hendrik pisze, że odkąd pracuje w Los Alamos, miewa dziwne sny, a zaraz po tym dodaje, że Wernicke jest dobrze zbudowanym i przystojnym mężczyzną. Swój liryczny wywód kończy mówiąc, że próbował przekonać Departament Murkofu od zasobów ludzkich, by zezwolił mu na przywiezienie do Alamos swojej żony Irenę, bo pomoże mu to w koncentracji. No i cóż ja tu mogę rzec? Wątpię, by Isterman wykazywał oznaki homoseksualności tak sam z siebie i to akurat od momentu, gdy zaczął pracować w Murkofie, więc mam wrażenie, że to Wernicke maczał palce w jego psychice i, nie wiem, traktował go pokryjomu tymi falami mikrofalowymi z jakimś tam zaprojektowanym przekazem podprogowym. No myślę, że coś w tym stylu miało miejsce, ale dowodów państwu nie przedstawię. W każdym razie, jedziemy dalej. Teraz przechodzimy 2 miesiące dalej do dokumentu z 6 lipca, który stanowi wycinek lokalnej gazety z San Antonio w Teksasie. No i sprawa jest gruba. Jakiś obłąkany pilot będący instruktorem w bazie lotniczej w Lackland w poniedziałek zabił w brutalny sposób 5-osobową rodzinę, z czego część zgwałcił, plus do tego jeszcze zgwałcił jakieś znajdujące się w okolicy zwierzęta. Jerome Gillette, bo tak nazywał się sprawca, został znaleziony leżąc nago w zagrodzie pośród wieprzów, a ślady zbrodni prowadziły niezaprzeczalnie do niego. W przesłuchaniu stwierdził, że nie pamięta, by popełnił ową zbrodnię,
Aktualnie ostatnia rzecz, którą pamięta, to jakieś fajerwerki w niedzielę i że jakaś ubrana na biało kobieta zaoferowała mu gumę do rzucia. Cóż no, oczywistym jest fakt, że został on poddany jakiemuś praniu mózgu przez Murkow. Na drugi dzień podkurwiony Lawler pisze do Bradley'a, co oni tam za maniane w tym ośrodku odjebali, bo żeby taki chłop w biały dzień takie coś odwalił i żeby to jeszcze do opinii publicznej poszło, no to błagam, no. Nadmienia, że CIA już pracuje nad zatuszowaniem sprawy, by ta nie uciekła do mediów, by nikt, broń Boże, nie węszył przy bazie lotniczej, Murkowie czy samej agencji. Ale zaznacza też, że taki wybryk nie może się powtórzyć. Dwa dni później odpisuje mu Avellanos, który próbuje załagodzić sytuację, mówiąc, że przy tak eksperymentalnych pracach wypadki muszą się zdarzać i porównuje to zajście do dziury drogowej, którą zwyczajnie trzeba przeskoczyć i jechać dalej. Reasumując, Bradley nie czuje się poruszony całą sytuacją i jest pewien, że Siniala, bo tak nazywa się ośrodek Murkowu, nieopodal Los Alamos, ma wszystko pod kontrolą. 7 lutego 1955 roku, nareszcie przeskok z 54, mamy do czynienia z następnym wycinkiem z gazety. W Filadelfii doszło do rajdu policyjnego na tak zwany Vaterland Studio, czyli na polski studio Kraina Pierdolenia, ale tak naprawdę nie do końca, bo równie dobrze może Vater to też znaczy z niemieckiego... Andrzej, co to znaczyło? Ojciec. Vater? Nie, ale że F-U-T-T-E-R. Ty tam mi mówiłeś na skrypę, że to było co? To było ten, to była wykładzina jakaś. No. No, że kraina wykładziny, ale tam po angielsku szprechają, to pewnie myśleli inaczej, ale w sumie inaczej też nie musieli myśleć, bo to fater to takie jak po naszemu hendożyć, nie? Czyli że tak staro angielsko, nie? Więc tam pewnie nie ogarnęli nawet, co to znaczy. Także tak, policja wjechała pojmać niejaką Phyllis Futterman, niech mi ktoś w ogóle powie, jak można mieć tak kurwa na nazwisko, na której ciążyły zarzuty zabójstwa, porwania i oszustwa. W rajdzie zginęło dwóch policjantów, a kolejnych 6 zostało rannych, co oznacza, że pani Phyllis odjebała istną Magdalenkę. Jak napisano, Futterland Studio prowadziło rozrywkowe show dla dzieci, a mama Gooseberry, bo takie miano zyskała wśród widzów Phyllis, była jego hostem. Podobno od lat wykorzystywała ten program, by zachęcać dzieci do narkotyków, przemocy, kradzieży, a nawet morderstw. Kapitan policji Stanley Holt w raporcie po całej akcji powiedział, że samo studio było największą groteskową architektoniczną perwersją od czasów zamku morderstw H.H. Holmesa. A to dużo mówi, bo ten Holmes to kolejna prawdziwa postać, która w... Nigdy nie umiem czytać. W XIX wieku zbudowała w Chicago taki hotel, gdzie uśmierciła tonę osób i ten hotel był zaprojektowany jak totalny labirynt, by bez mapy prawie nie dało się z niego wyjść, nie? I tutaj fun fact. H.H. Holmesa uznaje się za pierwszego seryjnego mordercę w Stanach Zjednoczonych. Wracając. Teraz przechodzimy do 21 października, kiedy to Bradley Avellanos dostaje od niejakiego Sydneya Gottlieba propozycję zatrudnienia architekta imieniem Moses Scarfiotti. Sydney pisze, że Moses był przyjacielem jakiegoś Alana, z którym razem stacjonował w Bernie podczas II wojny światowej i że jest mistrzem w swej dziedzinie projektowania wszelakich konstrukcji, a ponadto, że można mu zaufać w kategorii moralnie podważalnych inwestycji Murkowu. Bradley zgadza się na tą rekomendację i bierze Scarfiottiego na swoistą rozmowę o pracę 3 listopada 1955 roku. W trakcie jej przebiegu architekt porusza domniemany geniusz infrastruktury Disneylandu, który swym kształtem i wystrojem instruuje, jak przyjezdni mają się zachowywać. Po tym uroczym dialogu Scarfiotti zostaje przyjęty jako naczelny architekt kompleksu, w którym w przyszłości przechodzić będą swe próby regenci, czyli gracze. Ale nie uprzedzajmy faktów. Powoli tworzy się projekt LATE. Murkow zbiera na razie do niego odpowiednich pacjentów, którzy są, no powiedzmy, na bakier z prawem. 16 lutego 1956 roku Clyde Perry, czyli agent Murkowu w terenie, zwraca uwagę Bradley'a Avellanosa na pewnego barwnego policjanta z Wichita, Leylanda Coyla. Jego życiorys jest doprawdy ciekawy. Za młodu znęcali się nad nim rodzice, więc ten w ramach odwetu za nieudane dzieciństwo znęcał się nad zwierzętami, przez co skończył w szkole wojskowej.
dziwna forma kary, ale może brakuje nam nieco kontekstu. Tak czy inaczej, tak jest tam napisane. W wieku nastoletnim miał skłonności do popełniania przestępstw i rozbojów, a przy okazji wszedł w szeregi lokalnego kultu Ku Klux Klanu. Ożenił się w wieku 19 lat, ale zaraz 6 miesięcy później jego żona zmarła na wskutek potknięcia się na schodach. Leyland postanowił uniknąć dłuższego dochodzenia w sprawie, zaciągając się do Marines. Walczył w wojnie na Pacyfiku, gdzie ustrzelił 3 Japońców, więc jeśli miał łatwiznę, to już go było stać na UAV, czy jak to mawia dzisiejsza młodzież, BSP, ale jego dowództwo się nie zgodziło na killstrike'a, bo w jego kompanii, w której służył w tajemniczy sposób, zginęło 2 żołnierzy. I choć nie poparte dowodami, ale były w oddziale szepty, że to Coyle coś zapomniał wyłączyć friendly fire podobno. One Way Oranżada po wojnie wrócił do USA, gdzie od 1947 zaczął służyć w policji i zrobił tam niezłą karierę. Podobno był wybitnie efektywny i zyskał wiele pochwał. Ożenił się po raz drugi. W bardzo krótkim odstępie czasu rodzina żony zginęła w pożarze. Żona poleciała do Chicago, gdzie podobno umarła z przyczyn naturalnych. Coyle dostał awans na sierżanta w policji, więc ożenił się 3 raz. Niestety żona po pół roku popełniła samobójstwo, strzelając sobie wielokrotnie w głowę. W przeciągu następnego roku cała rodzina żony Leylanda w tragiczny sposób popełniła samobójstwo. Dobra, chyba już wszyscy wiemy do czego to zmierza i że pan Coyle jest idealnym materiałem dla Murkoffu, więc pan Perry spotkał się z nim, niby przypadkiem, by z nim porozmawiać. Pijany w sztorce Leyland szybko odkrywa, że Clyde'owi wcale nie chodzi o jakieś łapówkarstwo i bije go do nieprzytomności, ostatecznie zdając test na pojeba, mającego ganiać regentów w projekcie Latte. Drugim zawodnikiem na takie miano jest wspomniana wcześniej Phyllis Futterman, czyli potocznie mama Gooseberry. Jej życiorys okazuje się być nawet ciekawszy, a odnajduje go 13 grudnia z więzienia w Holmesburgu, gdzie jest przetrzymywana, ten sam agent terenowy Clyde Perry. Jako dziecko Phyllis została poddana eksperymentom dermatologicznym przez doktora Kligmana. Kolejną rzeczywistą postać, która w Filadelfii przeprowadzała kontrowersyjne zabiegi na swoich pacjentach za pomocą robali. Futterman została oszpecona przez kwas węglowy, dioksynę i przeszczepy zgniłej ludzkiej skóry na resztę życia, a podobno w stosunku do innych dzieci wystawionych na takie eksperymenty, Kligman obszedł się z nią najłagodniej. Kurwa, no nieźle. Jadąc dalej, jej ojcem był dr A. Futterman, który pracował jako dentysta w Filadelfii. Za młodu Phyllis była jego asystentką, która wykorzystując pluszanki starała się pocieszać pacjentów i odwrócić ich uwagę od wyrywania ząba czy czegoś w tym stylu. Jej głównymi zainteresowaniami był wówczas teatr i pluszarstwo. O ile w ogóle istnieje takie słowo. Dorobiła się na tym niezłego rozgłosu, dostała nawet własny program w lokalnej telewizji o nazwie Godzina Mamy Gooseberry. Gdy jej ojciec zmarł, Phyllis doznała histerii i zamknęła się w sobie, a resztę tej historii wszyscy już dobrze znamy z wcześniej opisanego rajdu policji na krainę pierdolenia. Tym niemniej, panu Peremu udało się z nią przeprowadzić w więzieniu wywiad, z którego napisał do Bradleya powyższy raport, gdzie zaznacza, iż Phyllis jest postacią o przejrzystej i charyzmatycznej mentalności, która jednak dzieli się na 2 osobowości. Pierwsza z nich to 14-letnia Phyllis Futterman, a raczej jej wykreowana telewizyjna postać mama Gooseberry, a druga to dr Futterman, osobowość przedstawiająca jej zmarłego ojca, która ukazuje się jako pierdolona pacynka z wiertłem o wybuchowym i pełnym przemocy charakterze. Clyde jednak uważa, że druga osobowość jest spoko, bo jest całkiem śmieszna. Git. I tu wraca do charyzmy mamy Gooseberry, bo choć ta również ma agresywną specyfikę, to udało jej się zauroczyć przynajmniej 2 więziennych klawiszy, z którymi podobno doszło do kontaktów cielesnych. I także tak, i teraz... I o mój Boże, jesteśmy dopiero w połowie! Teraz zrobiło się już przynajmniej ciekawie, no nie? Ale nie będę ryzykował. Walę wam drugi zastrzyk dla pewności. Dokument z 22 sierpnia 1956 roku jest listem Bradleya do Scarfiottiego, w którym mówi, jakby tu przyoszczędzić na projekcie Latte.
Najwyraźniej sądzi, że okaże się klapą i zawczasu chce robić cięcia kosztów. W związku z tym chce, w zgodzie z radą, otworzyć szereg obiektów pod przykrywką działalności charytatywnej, skąd Murkow będzie mógł zbierać przyszłych królików doświadczalnych do projektu. A takie rozwiązanie dodatkowo ułatwi pranie funduszy od CIA. Avellanos przy okazji dodaje, że Easterman wkrótce pewnie sam doprowadzi Latę do upadku, zanim to na dobre się rozpocznie. A nawet jeśli nie, to ma on swoje dojścia, by tego Eastermana wykończyć. Teraz duży przeskok aż do 12 lutego 1957 roku, gdzie mamy dokument ukazujący, ile już się zbudowało tych działalności charytatywnych i gdzie operują. Jest ich aż 37, no i jak widać, są one prawie że w każdym większym mieście w Stanach, więc inicjatywa zdecydowanie okazała się sukcesem. Do takich obiektów przychodzą osoby bezdomne, rozbite, walczące z nałogami, czy po prostu nie mające w życiu celu. 7 marca tego samego roku spisany zostaje również dokument ukazujący przebieg transportu takich ludzi. Otóż z tych wszystkich obiektów przyszli pacjenci muszą zostać przetransportowani do placówki Siniala, gdzie tworzy się ten projekt Latę. Więc co robi Murkow? To co potrafi najlepiej. Tnie koszty, kupując firmę przewożącą mięso do, no nie zgadniecie, sklepów mięsnych, by od teraz przyszli pacjenci byli dostarczani przez większość drogi w wagonach bydlęcych po 50 osób na jeden wagon. I jeżeli macie tu skojarzenia z Holokaustem, to nie dziwię się ani trochę. Dzięki takiemu zabiegowi koszty transportu ucinają się aż o 72%, także dla Murkowu kozak. Reszta dokumentu opisuje warunki, w jakich utrzymuje się ochotników do projektu podczas transportu. No i proszę sobie wyobrazić, że 50 meneli i osób bezdomnych jedzie z takiego Nowego Jorku do Los Alamos, czyli prawie całe USA koleją, czyli kurwa jadą przez jakieś 2-3 dni bez postojów na jedzenie czy toaletę, czyli połowa po drodze zesrała się już w gacie, gdzie już wcześniej musiało od nich wszystkich jebać jak od capów, plus wszystko w wagonie, w którym ten cały odór już się 10 razy sam udusił i zagotował, plus przypomnę, że w wagonie jest 50 takich osób i pewnie nawet nie ma jak usiąść, więc wszyscy śpią na stojąco, a nawet jak kto umrze już od wycieńczenia głodu czy odoru, to jest tak ciasno, że dalej będzie stał. A nawet jak już wszyscy powychodzą z tych wagonów, to pracownicy Murkowu i tak tych wagonów nie czyszczą, także kolejna tura wchodzi do pociągu już po kostki w wymiotach, szczynach i srace. Także ogólnie pogjump w chuj, nie? A jakby tego było mało, to w drodze powrotnej wagony te dalej służą do transportu mięsa, które później trafia do zwykłych sklepów spożywczych. Ogólnie ten fragmencik kozak. Moim zdaniem kozak. Drugi dokument, który jest z 7 marca, jest listem Oliwiera Barańczyka do Bradleya Avellanosa. I mała przerwa, słuchajcie mnie, to jest ogólnie to jest tak wkurwiające, to wkurwiają mnie takie pierdolone dokumenty jak ten, ich tu będzie jeszcze kilka, no nie? Bo one mają dwie daty, widzicie? Na samej górze, ciemnoszarym drobnym drukiem jest 1957, marzec 7, bo też amerykańskie datowanie jest spierdolone i nie może być dzień, miesiąc, rok, tylko jest rok, miesiąc, dzień, a na dole na biało, jest 3 sierpnia 59. I której daty ja miałem się trzymać? Pytam się, której daty? Mnie to tak w chuj denerwuje, ludzie, że ja zaraz jebnę, ale jak do tej pory trzymałem się tych małych szarych dat, no to już się będę ich trzymał do końca. Chuj z tym. No więc treść tego zajebanego listu jest następująca. Barańczyk pyta się Bradleya, czy ten monitoruje ostatnio przebieg działań w ośrodku Siniala przy Los Alamos, bo pracownicy z programu Paperclip, czyli mówiąc jaśniej starzy jajogłowi naziści, tacy jak Wernicke, są ostatnio jacyś niechętni do opublikowania efektów swej pracy i jak ten Barańczyk obok nich przechodzi, to ci zaczynają mówić po niemiecku, żeby nic nie zrozumiał. W związku z tym Olivier nawet chciał się nauczyć języka szkopów, ale przez wzgląd na jego zdaniem kloaczne usposobienie tej mowy postanowił sobie odpuścić i zatrudnił do tłumaczenia swoją sekretarkę, która już szprechała z Deutsch. I tu mogę powiedzieć, że że ten Barańczyk z całą pewnością pochodzi z polskiej rodziny, to awersja do języka niemieckiego jest moim zdaniem w pełni uzasadniona. Mnie na przykład szkoła uczyła go 9 lat i kurwa wszystko jak krew w piach, ludzie. Ja nic nie jestem w stanie w tym języku powiedzieć.
no może poza Izbin Mastersu, ale dacyt, no nie, to jest wszystko. Wracając, ta sekretarka Barańczyka przetłumaczyła mu jedną wypowiedź Wernicke, w której ten stwierdził, że Easterman prawdopodobnie popełnił najbardziej owocny błąd od czasów wynalezienia penicyliny, co Olivier uznał za dość prowokujące stwierdzenie. No i nie dziwne, bo to by oznaczało jakiś przełom w medycynie. No i list ten Barańczyk kończy prośbą, by Bradley przekazywał na bieżąco wszystkie wieści dotyczące aktywności paperclipowców z Los Alamos, a dodatkowo przestrzega, że wszyscy członkowie projektu, niezwiązani z niemieckimi jajogłowymi, muszą pozostać czujni i uważać, by właśnie ci Niemcy nie przejęli totalnie pałeczki w zarządzaniu eksperymentami. Kolejnym dokumentem niby z 7 marca 1957, a który w ogóle ma jeszcze dwie inne daty, jest ten o nazwie Wertykalna część ludzkiego mózgu. W nim Easterman pisze na początku do Barańczyka, jak czuje się po korzystaniu z jakiegoś meprobamatu. Później odwołuje się do tego, że Olivier będzie odpowiedzialny za rekomendację do rady, czy projekt LATE jest wydajny i czy powinny być w niego pakowane kolejne pieniądze, więc Hendrik stara się opisać projekt w samych superlatywach, że elegancko, że prace postępują, że są już blisko do stworzenia zaprogramowanych psychicznie agentów, zdolnych do wszystkiego po odpaleniu pewnego bodźca, tylko brakuje im jeszcze trochę kontroli i subtelności. Dodaje, że projekt opiera się na klasycznym uwarunkowaniu instrumentalnym, skupiającym się na podświadomych bodźcach. Podobno jest to sposób surowy, ale skuteczny. Wypowiedź kończy na tym, że podobno to uwarunkowanie instrumentalne ma bardzo ciekawe działanie uboczne, bo we wszystkich pierwszych zmarłych regentach podczas autopsji wykryto coś w stylu guzów mózgu w płatach ciemieniowych. Easterman tym samym obliguje się do dokładniejszego zbadania sprawy guzów. Nareszcie zmieniamy rok, 29 czerwca 1958 roku, raport dla Rady Murkofu odnośnie ośrodka Siniala, pisany pewnie przez Barańczyka. Znajduje się w nim wykaz rannych i martwych członków personelu, no i trzeba przyznać, że jest dosyć pokaźny, nawet wizytującym się oberwało. Ponadto ośrodek jest niebezpieczny i żaden remont ani wzmocnienie nie pomoże w poprawie warunków. Ten, kto pisze, w domyśle Olivier, tym samym wnosi o natychmiastowe zamknięcie Siniali. Jak widać, Easterman nie zdołał go przekonać. Miesiąc później, 12 lipca, mamy nowy wpis w dzienniku Eastermana. Obwinia tam Scarfiottiego o wykorzystanie ostatnich porażek projektu LATE do ukazania Hendrika jako osoby niekompetentnej. Później tłumaczy, na czym polegała wtopa, że mama Gooseberry zaczęła uznawać Eastermana za ojca, Coyle zaczął kłaść trupy wokół jego zdjęć, a jeszcze jakiś inny pojeb, niejaki Whitehorn, zaczął go porównywać do jakiegoś kongresmena imieniem Wallace. No w gruncie rzeczy ten Hendrik zaczął być tam czczony przez ówczesnych pojebów w Siniali, a do tego jeszcze ten problem z procedurami bezpieczeństwa, gdzie zginęło parę osób spoza sfery prób. Czyli spoza tych meneli, co przechodzą te triasy. Easterman bierze za to wszystko pełną odpowiedzialność, ale nie zgadza się, by zamknięto projekt. Uważa, że to wciąż ogromny niewykorzystany potencjał, a wpadki podczas eksperymentów to norma. Dzień później, 13 lipca, kolejny wpis do dziennika. Easterman pisze, że projekt LATE dowiódł, iż przeprogramowanie behawioralne regentów jest możliwe. Tak zwani ex-pops, czyli pojeby w stylu Coyle'a i mamy Gooseberry, posłużą do selekcji nowej fali ochotników. Ci, którzy przeżyją próby z udziałem tych pojebów, będą nadawać się do przeprogramowania. Muszą nastąpić jednak dwie zmiany. Nowi regenci muszą być osobami niecharakternymi, pozbawionymi korpusa moralnego, których będzie można ukształtować od zera. Swoistych białych kartek. No a druga zmiana opiewa natomiast o zmianę statusu Eastermana wobec regentów. Jak pisze, musi być dla nich nieobecny, musi wydawać się wszechmocny, życzliwy i tajemniczy w swojej nieobecności. Musi być czymś na kształt Boga, istotą wyższą. W tej sprawie następnego dnia Hendrik przeprowadza rozmowę ze Scarfiottim i Avellanosem. Jest trochę wyrwana z kontekstu, ale myślę, że zaraz załapiecie, o co chodzi. Cytuję. Z pewnością. A co to ma właściwie znaczyć? Nie jesteś odrobienia lemoniady.
Gooseberry, Whitehorn, oni już wykreowali swój własny kult charakteru. Albo przez swój dorobek, albo przez media. A Coyle? Sierżant Coyle też. Jego samo zajęcie dało mu autorytet pośród innych. Swoisty monopol na władzę i przemoc. Wszyscy oni mają zbyt dużo charyzmy, a ja potrzebuję białych kartek. Każdy jest białą kartką. Daj mi ludzi w opozycji do obecnej kultury. Porzuconych i niechcianych. Ludzi, których mentalność możemy zredukować do niczego. Mówisz o tym, co mieliśmy w eksperymentalnej populacji, o pacjentach z Mount Massive. Nie, nie i nie. Ex-popy były pełne psychicznych zniszczeń, pełne traumy. Nie moglibyśmy ich opróżnić, tylko pogłębić ich stan zniszczenia i traumy. A ci twoi przywłaszczeni nie będą w ten sam sposób uszkodzeni? Nie sądzę. Będą przegrani. Będą włóczęgami, ale włóczęgami żyjącymi w najlepszym kraju na ziemi. Z chrześcijańskimi zasadami, dbającymi o nich poprzez zasiłek. Będą dorosłymi dziećmi. Naćpanymi, bez ambicji, rozumiejącymi współudział. Mówisz tak, jakby miało być to łatwe. Nie sądzę, by było to łatwe. Ani trochę. Ale będzie mniej kosztowne. Zaciekawiłeś mnie. Jeśli pozwolisz Radzie, teraz na zamknięcie wydziału, po prostu wywalisz zainwestowane już pieniądze Murkowów w błoto. Ale jeśli wytrwamy do następnej fazy eksperymentu, przynajmniej będziemy posuwać się naprzód. Nie będzie żadnych kolejnych wydatków, oprócz tych związanych ze zbieraniem reagentów. Reagentów? Będzie więcej chemicznych komponentów w tej fazie? Nie, będą reagenci. Nasze nowe eksperymentalne obiekty. Rdzeniem Late 2 będą reagenci. Kiedy skończą swe szkolenie, kiedy będą gotowi na wypuszczenie w świat, staną się agentami, których możemy wpuścić w społeczeństwo. To od początku była twoja obietnica na projekt Late, a jesteśmy miliony dolarów do tyłu przez tą porażkę. I jeśli się teraz zatrzymamy, te pieniądze pójdą na zmarnowanie. Ale jeśli pójdziemy dalej, będziemy mogli tworzyć historię. Ale nie jako zwrot. Dosłownie będziemy mogli tworzyć historię. Czyli reasumując, Easterman próbuje za wszelką cenę przekonać resztę, by zarząd Murkoffu zainwestował dodatkowe pieniądze w kontynuację projektu. Teraz już pod nazwą Late 2. By jednak mieć dowód na jakikolwiek postęp w pracach, chce przede wszystkim zdiagnozować zależności między wzrostem bodźców a zmianami patologicznymi, czego jednak, jak opisuje w dzienniku z 19 lipca, mimo wielkich starań nie jest w stanie dowieść. Cały czas wśród pacjentów pojawia się za to ten Skinnerman, chudzielec, ale jak stwierdza Easterman, to nie jest nauka, a więc projekt Late 2 nie dostanie autoryzacji i cały ośrodek zostanie zamknięty. Jednak już następnego dnia Easterman pisze uradowany do Barańczyka, że nastąpił przełom, którego szukał. Zmiany w płatach ciemieniowych uformowały się zgodnie z przewidywaniami, co pozwoliło mu na wprowadzenie korowego humunculusa. No wiecie, pierdolenie o Chopinie. Chodzi o to, że udało się programować regentów, by zachowywali się jak normalni ludzie do czasu, gdy zaśpiewa im się jakiś bodziec, na przykład zwrot Vector Tango i ktoś nagle z nauczyciela religii robi się hitmanem, wiadomo o co chodzi. Jeżeli chodzi o całą jego tutejszą wypowiedź, to chłop wydaje się być wręcz wredny dla Barańczyka, bo wie, że ten go nie lubi i chciałby zamknąć cały ten projekt, ale teraz Easterman ma tak mocne karty, że nie może tego zrobić. Projekt Late okazuje się być sukcesem i autoryzacja Late 2 staje się pewna. 25 sierpnia 1958 roku Late 2 oficjalnie wchodzi w życie za zgodą Murkoffu, jak i agencji CIA. Wiązać się to będzie jednak z kilkoma kryteriami, z czego najważniejszą z nich jest zagwarantowanie, że placówka Siniala nie będzie ciągnąć od Murkoffa dużych pieniędzy, bo wszystko, co zostało zafundowane w pierwszym Late, powinno zostać wykorzystane w kontynuacji projektu. Jest jeszcze dopisek, że placówka nieopodal Los Alamos, czyli właśnie Siniala, będzie jedynie minimalnie kooperowała z ośrodkiem Mount Massive i będzie wymagała minimalnych zapożyczeń z projektów MK Ultra, MK Delta i MK Naomi. Co to MK Ultra już Państwo wiedzą z mojego poprzedniego materiału o historii Outlastów, a MK Delta i Naomi to to samo co MK Ultra, tylko że w formie pobocznych odłamów. 17 września 1958 roku
Jeszcze kolejny wpis w dzienniku doktora Eastermana, tyczący się tego całego Skinnermana. Late 2 jest ogromnym sukcesem i posuwa się w zawrotnym tempie naprzód, co ewidentnie frustruje Barańczyka, który poleca Hendrikowi przekazywać mu wszystkie raporty z badań, zwłaszcza te tyczące się wspomnianego wcześniej chudzielca. Easterman bagatelizuje jednak problematykę Skinnera, uważając go za koszmar lub podświadomą prezencję strażników. Zaznacza tylko, że Wernicke uważa inaczej, że wszystko ponoć można rozwiązać za pomocą snów, ale i jego zdanie bagatelizuje. Ponadto Hendrik zasłyszał, że jeden z obserwatorów tzw. sleep roomu, czyli miejsca, gdzie przesiadują w przerwach od prób regenci, zasugerował, że Skinnerman jest odzwierciedleniem samego Eastermana, ale ten uznaje to za absurd, jako że jest pewny, iż regenci traktują go jako czułego ojca, a nie jako jakiś koszmar. Ostatecznie podaje za prawdę tylko fakt, że ataki serca i udary to jedyna korelacja ze Skinnermanem. Dobra, wchodzimy w 1959 rok. Rok, w którym dzieje się gameplay z gry. Ale żeby nie było, do gameplayu zasadniczego to jeszcze nam daleko. Pierwsi regenci, którzy przeszli wszystkie próby, zostają wypuszczeni na wolność. Na razie próbnie, by zbadano ich zachowania i tu powraca nasz agent w terenie, Clyde Perry. 12 kwietnia przypada mu obserwacja regenta 0877 w San Antonio w Teksasie. Obiekt nie robi nic specjalnego. W chwili, gdy odpala mu się zaplanowany bodziec, zdaje test pozytywnie. Tym niemniej Clyde wydaje się być nim znudzony i prosi o przeniesienie. 20 czerwca obserwuje regenta 0946 w mieście Muncie. Obiekt odwalił coś ciekawego. Rano wyszedł z apartamentu i zaczął lawirować spacerem po dzielnicy. W pewnym momencie zaczął obserwować ptaka, który spadł z drzewa lub nieba na ulicę, po czym na niego nadepnął, uśmiercając go. Przez resztę dnia miał dwa napady płaczu, jeden napad niekontrolowanego śmiechu. Przepracował swoje w lokalnej pralni ku zadowoleniu swojego szefa. Odpalono mu dwa bodźce, jeden o 15 z satysfakcjonującym wynikiem, drugi o 21.30 z wynikiem wyśmienitym. Perry dodaje też, że obiekt podczas pracy powiedział innemu pracownikowi, że wcześniej wspomniany ptak spadł wskutek kontroli umysłu. 29 czerwca spada drugi dokument, tym razem z terminacji 0946. 23 czerwca obiekt poszedł do kina na Śpiącą Piękność. Gdy wyszedł, zaczął zagadywać lokalnych nastolatków, że posiada on nadnaturalne zdolności sensoryczne. Ci wyśmiali go i zaczęli się rozchodzić. 0946 zaczął za nimi po kryjomu podążać. Chciał wspiąć się na dom najmłodszego z nastolatków, ale wtedy Perry zainterweniował i podobno musiał strzelić z wytłumionej broni 6 razy w tors i w głowę, by na koniec udusić regenta garotą. To albo pan Clyde ma jakąś obsesję, albo jest kiepskim strzelcem, tyle państwu powiem. Podobno wzburzenie w okolicy było minimalne i terminację udało się przeprowadzić bez zaalarmowania obywateli. Tym samym Perry wraca do Sinjali. Trzeci dokument jest listem Avellanosa do Clyde'a i datowany jest na 3 sierpnia i jednocześnie 29 czerwca. Ja pierdolę. Czy to chodzi o to, że ten na górze szary tekst to data zarchiwizowania tego fajla, czy... Nie wiem. Załóżmy, że Bradley pisał ten list tego 20 czerwca i tyle. Dziękuję on Peremu za jego walną służbę, dając też znać, że jakiś minister w St. Marks wysprzęglił się, że regent 0877 zaczyna zachowywać się tak, dla odmiany, w interesujący sposób i pragnie, by nasz agent w terenie przyprowadził go do biura w Los Alamos. Na miejscu 1 lipca podobno ma być tam Barańczyk, który odbierze pacjenta i go, no powiedzmy, przemagluje. Dobra. Ten dokument też jest z 3 sierpnia, więc pewnie był wtedy archiwizowany, a opisuje wydarzenia z 3 sierpnia, gdy już Barańczyk zajął się tym 0877. Olivier pisze list do Eastermana, że podobno ekipa z Paperclip jest zafascynowana tym regentem i, zdaniem Avellanosa, rzadko się zdarza, by jakiś obiekt przetrwał tak długo. Jednak Olivier ma nadzieję, że Hendrik ma w zanadrzu więcej takich żywotnych przypadków. I tu jeszcze na momencik wrócimy do tego dokumentu o tym, jak Barańczyk frustrował się, że gang Paperclip gada przy nim po niemiecku, by ten nic nie zrozumiał. Ten dokument też niby był z 3 sierpnia 59, tylko data archiwizująca jest z 1957,
Co oczywiście nie ma kurwa żadnego sensu, chyba że w Murkowie już wcześniej wynaleziono jakiś wehikuł czasu. Mimo to jednak, jeżeli założymy, że ten list jest z 59, to oznacza, że postniemieccy naukowcy zrobili się tacy cisi i tajemniczy, jakby coś ukrywali po przestudiowaniu Regenta 0877. Tam też Olivier pisze, że mają oni w ogóle fiksację na punkcie nowych regentów, którzy opuścili Sciniale. To tam też dowiadujemy się o tej owocnej pomyłce Istermana we współczesnej nauce od czasów wynalezienia penicyliny. Czyli możemy się domyślać, że tutaj coś z tymi nowymi regentami, coś być może z tym obiektem 0877 jest na rzeczy. Niestety na razie nie dane jest nam się dowiedzieć co. 7 sierpnia 1959 roku. Okej, ludzie, teraz słuchajcie, teraz zrobi się naprawdę ciekawie, obiecuję. Ogólnie chyba najciekawiej do tej pory, moim zdaniem. Mamy przed sobą pierwszy list Clyda ze sprawowania regenta 1616 w Fort Worth w stanie Texas. Jest to 11 dzień obserwacji. Obiekt został właśnie wylany ze sklepu z obuwiem za obmacywanie klienta. Później Perry zaobserwował u niego bardzo rozemocjonowany stan. Bodziec wleciał o 16:10 z wyśmienitym skutkiem, po czym został uśpiony, zanim komukolwiek stała się krzywda. Po przebudzeniu obiekt wykazał oznaki utraty pamięci i sporadyczne ataki zachowania prawie katatonicznego, które może być efektem ubocznym amnezji. Potem regenta widziano nietrzeźwego, oddającego mocz na schody prowadzące do kościoła prezbiteriańskiego. Po zmroku obiekt szlajał się po mieście, trzymając monety, noże, narzędzia i inne metalowe przedmioty przed okiem bądź w ustach. Zaczął zataczać powolne kręgi i zatrzymywać się w stronę zachodu lub północnego zachodu. I tak w czterech różnych lokacjach. Zawsze zatrzymywał się patrząc na zachód, północny zachód. Clyde oscyluje, że dokładniejszy kierunek waha się przy 315 stopniach. Całe zajście uznaje za ciekawe. 9 sierpnia. Tego dnia wydarzyła się tylko jedna rzecz. 1616 sprzedał swoją posesję i pojechał autobusem do Albuquerque w Nowym Meksyku. 10 sierpnia. Na miejscu obiekt aplikuje do prac w dwóch sklepach. Z butami i studia fotograficznego. Wykazuje stałe zainteresowanie płcią przeciwną. Zaniki pamięci wciąż się pojawiają. Podczas aplikacji pomylił swój wiek, historię pracy i inne personalne detale. Zjadł potężny lunch w meksykańskiej jadłodajni. Później regent wychodzi z propozycją do jakiejś damy lekkich obyczajów i przedstawia zadziwiającą charyzmę, mimo tego, że według Clyda wygląda jak rozgotowana parówa XD. Do tego obiekt wykazuje fascynację metalami, a cały przebieg rozmowy pomiędzy 1616 a kobietą zostanie przekazany do wglądu w następnym liście. Regent i kobieta wynajmują pokój w hotelu, po czym najprawdopodobniej dochodzi do scysji seksualnej. Reakcja na bodziec wyśmienita i natychmiastowa. Czytaj, obiekt pewnie po przebudzeniu od razu kobietę zabija. Rozwiązanie siłowe, by uśpić z powrotem obiekt, jest możliwe. Ekipa sprzątająca wymagana. No i na tym też raport ten się kończy. Przechodzimy teraz do drugiego listu nadanego w tym samym czasie, który przedstawia rozmowę kobiety z 1616. Chłop w gruncie rzeczy bajeruje typiarę żarcikami, po czym prosi ją o pożyczenie na moment bransolety. Mówi, że metalowa biżuteria działa jak pewien rodzaj anteny. Przytrzymuje bransoletę przy oku i obraca się, czując ciągnięcie jakby magnes, zwracając się w kierunku zachodu. Określa się mianem ludzkiego kompasu. Kobieta się z niego trochę naśmiewa i w pewnym momencie nazywa go Sally, na co 1616 odpowiada, by zwracano się do niego Sullivan. No i come on, ludzie, come on, wszystko się zgadza, wszystko. To jest pieprzony Sullivan Knot z drugiej części Outlasta. Aparycja, charyzma, potężny pociąg do kobiet, przeszłość z pracą w sklepie z butami, lokalizacja w Albuquerque, wreszcie imię. To rzuca zupełnie nowe światło na genezę Templegate i dlaczego Murkow akurat ją wybrał na przeprowadzanie testów z falami radiowymi. Od początku Sullivan był pod obserwacją, ba, można nawet rzec, że był korporacyjnym produktem. Ciekawe, czy jego późniejsza wiara w antychrysta i rozkaz, by zabić wszystkie dzieci w bramie świątynnej, był wywołany jakimś kolejnym bodźcem, czy po prostu już wtedy był kompletnym pojebem, tak sam z siebie. No nie wiem, tak tylko głośno myślę. Można spekulować na wiele sposobów, nie? 11 sierpnia 1959 roku. 15 dzień obserwacji 1616.
Obiekt nie pamięta, co wydarzyło się wczoraj, no a tak jakby zabił wczoraj kobietę, ale to z perspektywy Murkoffu dobrze, bo regenci mają nie pamiętać czynów, których dokonali. Sullivan dalej zachowuje się dziwnie w stosunku do metalowych przedmiotów. Cały czas uznając się za ludzki kompas, powiela czynność z obracaniem się w kółko i patrzeniem w stronę zachodu, północnego zachodu. Perry tym razem oscyluje, że regent kieruje się bardziej na wschód, 290 stopni. Zainteresowany agent terenowy sprawdził na mapie, dokąd prowadziłby kierunek, który wskazuje Sullivan, no i wyszło, że jest to linia, która centralnie prowadzi do obiektu Siniala. Na koniec listu Clyde prosi o radę, z czym to zjawisko może być związane. I teraz, dopiero teraz, po tej blisko godzinnej dygresji przechodzimy do wydarzeń gameplayowych. Niesamowite, wiem. Na szczęście teraz wiecie już tak naprawdę wszystko i będziecie błyskawicznie łapać. Gracz jest jednym z ludzi marginesu społecznego, bezdomnym, nie mającym w życiu celu, który pewnego dnia 1959 roku czyta ulotkę zapraszającą do zapisania się do jednego z przytułków Murkoffu w jakimś mieście. Oczywiście to ściema, gracz zostaje przetransportowany do Siniali, gdzie zostaje ubezwłasnowolniony, do czoła wwierca mu się okulary noktowizyjne i wrzuca do sleeping roomu, z którego, jako pełnoprawny już uczestnik programu, regent musi przejść szereg morderczych prób, dążąc do tak zwanego wstąpienia. Osobne podziemne lokacje są podzielone na strefy wpływów najbardziej charyzmatycznych pojebów, takich jak wspomniany wcześniej Coil czy Mama Gooseberry. Cele prób są często powtarzalne i zmuszają regentów do perfekcyjnego wyszkolenia się w konkretnym działaniu. Ponadto regenci uczą się instynktu przetrwania, działania pod ogromnym stresem i presją czasu, chowania się, ucieczki, kreatywnego zatrzymania bądź zmylenia pościgu i innych zdolności motorycznych czy nawet taktycznych. Przede wszystkim liczy się improwizacja, cierpliwość, pragmatyzm i rezolutność. Pomiędzy misjami członkowie programu mają dostęp do własnych pokoi. A to luksus, trzeba przyznać. Kantyny, świetlicy czy opieki lekarskiej. Same zadania są oczywiście tematycznie powiązane z przyszłą pracą w formie uśpionych agentów. Pierwszą misją zaraz po przybyciu jest zniszczenie dowodów swojego starego życia. Wszystkich dokumentów związanych z przeszłością postaci. W środkowym przebiegu programu regent dostaje misje takie jak zabij kabla, które mają odzwierciedlać przyszłe zadania już w terenie w stylu zabicia podwójnego agenta, postać niewygodną dla kraju lub wiedzącą zbyt wiele i tak dalej. A i żeby nie było, nieważne gdzie, na komisariacie, w parku rozrywki czy sierocińcu, wszędzie widać rękę Scarfiottiego w kwestii architektury. Nawet nie czytając wcześniejszych dokumentów z jego rekrutacji, oglądając te lokacje, miałem skojarzenie z Disneylandem. One rzeczywiście mają wprowadzać regenta w konkretny stan, instruować co jak teraz powinien się czuć. Na każdym kroku możemy zauważyć martwych regentów, którzy nie podołali próbom. Inni mogą zachowywać się wrogo w stosunku do gracza, bo zwyczajnie oszaleli i stali się częścią rodziny pojebów. A odnośnie jeszcze tego Skinnermana, postacie graczy też go widzą, ale dopiero wtedy, gdy podtrują się gazem, który rozpylają specyficzne postacie. Wówczas chudzielec wyrośnie z podłogi niczym SCP-106 i zacznie gonić regenta do momentu, aż ten znajdzie odtrutkę bądź będzie uciekał wystarczająco długo. Okej, regenci przechodzili próby długo i namiętnie, aż doszli do programu X, czyli najtrudniejszych wersji poprzednich zadań. Bardzo niewielu zaliczyło program X, ale tym, którym się to udaje, czeka ostatnia misja o nazwie Odrodzenie. W niej następuje odwrotna kolejność względem pierwszej. Dostajemy swój cel, swoje drugie życie i musimy je zatwierdzić w naszej jaźni poprzez fizyczne odłożenie dwóch pudeł z nową tożsamością. W tle z kilku gramofonów możemy usłyszeć powtarzające się trzy słowa. Pająk, oko i baranek. Come on, ludzie! Pająkooki baranek, pamiętamy Ewangelię Papynota Outlast 2, tak? No, to te trzy słowa są najprawdopodobniej kodem do aktywacji bodźca naszej postaci. Po dokonaniu odrodzenia postać musi tracić przytomność, ponieważ respimy się pośród oceanu, po którym możemy chodzić. W trakcie biegu regenta nagle ogarnia światłość, a jego uszy gwałci pewien znajomy fanom serii dźwięk. Po tym nasz bohater budzi się nagle w jakimś hotelu. Zdaje się na Kubie. Łóżko jest pokryte krwią. Podobnie sam regent, ale możemy śmiało stwierdzić, że to nie jego jucha. Coś się stało.
coś nasza postać zrobiła, być może kogoś zabiła, ale jako iż zdaje się być tym przerażona, znaczy, że nie pamięta dokonanych czynów. Tak jak ten lotnik, co zabił rodzinę. W pewnym momencie w sypialni zaczyna dzwonić telefon. Zanim go odbierzemy, możemy jeszcze pokręcić się po apartamencie. Jeśli zrobimy to dokładnie, możemy w losowym miejscu dostrzec pewien napis wyryty na ścianie, najprawdopodobniej poczyniony przez nas. Jego treść również jest losowa, bowiem zmienia się za każdym razem, gdy przejdziemy grę. Jedni gracze mieli na przykład zabić Eastermana czy martwe marionetki, ale gdzie indziej pojawiają się mniej oczywiste treści, takie jak niech to się nigdy nie kończy albo już martwy. W każdym razie, jeśli odbierzemy telefon, usłyszymy słowa pająk, oczy, baranek, po których nasza postać doznaje jakiegoś ataku, a jej oczy zachodzą krwistymi żyłami. Co to oznacza? No cóż, ów zakończenie pozostawia ogromne pole do spekulacji i szczerze wątpię, byśmy kiedyś poznali konkretne odpowiedzi. Ja widzę to tak, że Regan został uśpiony w chwili, gdy jeszcze w Siniali ogarnął go ten rozbłysk. Jego pamięć i jaźń została zastąpiona nową osobowością, zupełnie nie zdającą sobie sprawy z tego, co przeżyła i jaka jest jej rola. Dopiero po przybyciu na Kubę aktywowano jej ultra instynkt jakimś bodźcem. Postać ta wykonała jakieś zabójstwo, albo przynajmniej próbowała go dokonać. Wróciła do swojego miejsca pobytu, po czym zasnęła i budząc się wjechała jej amnezja. Gdy odebrała telefon, szczerze, mogły stać się dwie rzeczy. Albo ten bodziec wywołany tym szyfrem ponownie sprawił ją w stan ultra zabójca instynkt, albo wywołał jakiś zawał prowadzący do zgonu. Jednak stawiam na to pierwsze. Kogo przyszło nam zabić? Nie wiadomo, być może samego Fidela Castro. Czas i miejsce się zgadzają, plus CIA bardzo chciałoby, by Castro został odjebany. W ogóle tutaj taka ciekawostka, na Fidela było ponad 600 zamachów. Ponad 600! To jest jakiś totalny rekord, z czego żaden się nie udał. Chyba że zakładamy, że jego śmierć z naturalnych powodów w 2016 była fejkiem. Tak czy inaczej, dlaczego się tak na niego te Stany zasadzały? To całkiem proste. Castro popierał ZSRR, dzięki czemu ZSRR ustawiło sobie głowice jądrowe na Kubie, skąd miały o wiele mniejszą drogę do USA. No dobra, ale to wcale nie oznacza, że nasz regent musiał zabić, a przynajmniej próbować zabić Fidela. Pewnie chodziło o kogoś niżej postawionego w łańcuchu dowodzenia. Kogoś pod nim. No mówię, wątpię, byśmy się kiedykolwiek dowiedzieli. No i proszę sobie wyobrazić, że doszliśmy do końca. Jezus, to było coś, moi drodzy państwo, to było coś. To była mordercza przeprawa. Jeszcze nigdy w swoim życiu nie zrobiłem tak wyczerpującej historii. No, zwłaszcza, że 90% wkładu to te pieprzone dokumenty. No ale dobra, to taka specyfika gry. Outlasta Trials ogrywać nie będę, bo sam gameplay do mnie nie przemawia, ale jeśli wyjdą w przyszłości jakieś dodatki fabularne, to chętnie je również omówię. I to by było na tyle. Dzięki dla tych, którzy dotrwali do końca. Piszcie własne teorie i ciekawostki z Trialsa w komentarzach, bo jestem pewien, że coś dało się zinterpretować lepiej. Pozdrawiam wszystkich widzów, wszystkich fanów Outlasta, stare suby i nowe. Oraz oczywiście serdecznego montażystę Andrzeja Z, bez którego wypuścić tego materiału, no po prostu by mi się nie udało. Master Sub do państwa mówił, trzymajcie się, do zobaczyska. Yo!